Siema, hejo, słuchajcie, chcieliście, żebym wam dokręcił o tej mojej chorobie. Muszę wam powiedzieć, że choruję, nie wiem, już chory jestem, nie wiem, 30 lat. Na początku nie wiedziałem, dopiero 10 lat temu się za to wziąłem i można powiedzieć, że dopiero po 10 latach no coś po prostu jest lepiej. Czyli bywa tak, że potrafię się 3 miesiące dobrze czuć, dopóki no nie zjem czegoś nieodpowiedniego. To znaczy, wiecie co, powiem wam, mam taką sytuację, że jestem uczulony, zacznę może od początku, na pokarmy, czyli tak, na wszystkie E, na wszystkie barwniki, po prostu wszystkie. Jest lek z barwnikiem, ja jestem w automacie od razu chory. Na słonecznik, na miód, na gluten, na co jeszcze? No, na jakieś przyprawy dziwne po prostu, takie, których no nie wiem, no tymianek, no po prostu na końcu wam powiem, co mogę po prostu, no jest bardzo mało tego, co mogę jeść. No na pewno nie żadna cola, na pewno nie żadne tam wszystkie barwione jakieś napoje. No po prostu powiem wam, no czym to się objawia u mnie. U mnie to się objawia tym, że na początku czuję coś jakby dziwnego, coś jak gdyby nie chce mi się odbić, po prostu w żołądku się robi pełno jakoś i zaczyna głowa boleć. I ta głowa, powiem wam, że to jest najgorsza, nie? Po prostu tak głowa boli, że no, to po prostu człowiek nie jest sobą. Muszę wam powiedzieć, że żadne leki przeciwbólowe, tam apapy czy coś tam, to nic nie daje. No pomoże może tam, nie wiem, na chwilę, ale nie, no ból głowy jest po prostu non stop, czasami do 2 tygodni. Jeżeli powielę to, czyli po prostu zjem znowu coś, czyli jestem już chory i teraz znowu coś zjem nie takiego, to podwójnie boli, podwójnie człowiek się źle czuje, nie? Po prostu wszystko wokół mi śmierdzi. Jeżeli ktoś pali papierosy, czy wyperfumuje się na przykład, czy jest okres zimowy i palą w piecach i ja to czuję, nie? Czy nawet spalanie gazu, to no ja to wszystko czuję i to wszystko to jest dla mnie jeden wielki smród. No po prostu no ciężko się z tym żyje. Dopóki człowiek nie będzie wiedział, co może jeść. Jedna pani mądra doktor, taka starsza alergolog, mi powiedziała, że po prostu no musimy wszystko czytać i drogą prób i błędów i sobie zaznaczać, do jakiego momentu się dobrze czuliśmy, co jadłem, nie? I powiem wam, że czy buraki, czy marchew, no takich rzeczy nie mogę, w żadnych nowalijek nie mogę, no ziemniaki mogę, no na przykład bułek nie mogę, bo do bułek muszą dodać troszkę odrobinę mleka, no nie mogę w ogóle w żadnej postaci żadnego mleka. Muszę wam powiedzieć, że jakbym chciał na stacji kawę sobie espresso kupić, nie da rady. Dlatego, że te automaty, tam zawsze jakaś kropelka gdzieś spadnie tego mleka, bo wiadomo, tam ktoś lubi latę. I powiem wam, że nawet jak u mnie ekspres jest w domu, no to i korzystam z niego, no to nikt nie korzysta z innych kaw, tylko ewentualnie muszę pić i inni piją wtedy espresso, nie? No bo to się nie uniknie. No mówię, no odrobinka czegoś i po prostu człowiek pada na ryj, tak bym to powiedział, nie? No naprawdę, no samopoczucie jest kiepskie. Tutaj pod ostatnim filmikiem widziałem, że dosyć sporo ludzi ma podobnie jak ja tą alergię pokarmową. I wiecie co, powiem wam, nawet żeby to sprawdzić, co wy możecie jeść, a co nie, to jest naprawdę bardzo trudne, bo byłem na wszystkie badania na alergeny porobiłem i pokarmowe też, czyli tam do tego jest potrzebne, żeby pobrać krew,
I wtedy takie badania wykonują. I jedne badania zaprzeczyły drugim, nie? W pierwszych badaniach alergicznych wynikło, że tak na pomidory jestem uczulony, na orzechy, na coś tam jeszcze. Tamte badania to jak gdyby zanegowały. Wskazały tylko coś, odrobinę czegoś tam. Ja już teraz nie pamiętam, bo to było dawno temu, to było z 8 lat temu, jak te badania robiłem. I muszę wam powiedzieć, że co mogę jeść, to jest po prostu naprawdę mało, nie? No chleb, taki podstawowy, zwykły chleb mogę, nie? Smalec mogę. Olej rzepakowy mogę. Jak ktoś zmiesza ze słonecznikowym, jest tragedia. Co jeszcze mogę jeść? Owoce, no to tak, jabłka, truskawka, winogrono, owoców dosyć dużo mogę jeść, nie? Z warzyw, co mogę jeść? Fasolkę, kapustę, sałatę, pomidory, ogórka już nie. Niestety. Zero czosnku, cebulę mogę, ziemniaki mogę, makaron bezglutenowy mogę. No na przykład jak są jakieś produkty takie no od sprawdzonych sprzedawców, na przykład skiera, kaszanka, mogę. Kiełbas żadnych, bo kiełbasę muszę sobie sam zrobić jak chcę zjeść, bo po prostu mój organizm nie toleruje w ogóle przypraw. Z przyprawami to jest tak, że mogę tylko sól, pieprz, paprykę, bazylię i nie za dużo tego ziół prowansalskich. Coś takiego, nie? No i mówię, za każdym razem jeszcze się na coś nabiorę. Przez 10 lat jeszcze się nabieram. A tamte poprzednie 20 lat to po prostu cały czas to żyłem, no po prostu no, myślałem, że to już tak każdy ma, nie? O dziwo banany mogę. O, banany mogę. Ktoś tu pisał, że właśnie bananów nie może, na odwrót ziemniaków nie może. Orzechów nie mogę, czekolady nie mogę, no w ogóle słodyczy w ogóle nie jem, nie? W ogóle, absolutnie. Żadnym, pod żadną postacią, żadnych tam pierników, jedynie... Można powiedzieć, takie ciasto francuskie, po domowemu zrobione, jabłecznik, coś takiego. No jajka mogę, no. No i to tak to widzicie jest. Czyli jeżeli zauważacie coś, że przestaje wam żołądek pracować, bo właśnie w moim przypadku to jest coś takiego, że ta pani alergolog mi wytłumaczyła, że jeżeli ja zjem coś niewłaściwego, to mój organizm się broni, on chce to wyrzucić. A przez to, że chce to wyrzucić, a nie może, to blokuje mi wszystko. Po prostu mój żołądek przestaje na ten tydzień, na dwa pracować. W ogóle nie pracuje. I dlatego to jest ten ból głowy i takie coś. No. I idzie z tym żyć, idzie, nie wiem, no pierwszy martwiłem, no co, no mleka nie piję, nie, no... To niedobrze jest, nie? Czy tam jakiś warzyw nie jem, ale to mi się wydaje, to nie ma znaczenia żadnego, nie? No tłuste mogę, no spoko. Bigos mogę, o, ale domowy, wszystko domowe, słuchajcie. Wszystko domowe. Nie mogę się w ogóle odżywiać gdzieś tam w restauracji, na mieście, bo pamiętajcie, tam zawsze wam coś dołożą, nie? Zawsze coś, co jest, coś przetworzonego wam tam dołożą. No, tak to wygląda. Czyli co, no, jakbyście mieli jakieś jeszcze pytania... No, słuchajcie, my sobie zrobiliśmy listę, nie? I jak żona kupowała produkty, no to zapisywała to, no i sprawdzała. Oczywiście trzeba było wszystko czytać, jaki skład, no na pewno nie z E, nie z, tam z barwnikami, ale nie oszukujmy się, no w sklepach, no wszystko macie praktycznie jakieś tam barwniki, no... A zwłaszcza do słodyczy, do jakichś tam suchych, nie wiem, tych zupek, co tam się to, nie wiem, wodą zalewa czy coś, to w ogóle nie wchodzi w grę.
A po prostu, jeżeli chcę sobie zrobić grilla czy coś, no mam sprawdzone. No są niektóre produkty sprawdzone, tak jak na przykład w Lidlu te produkty, ale wiadomo, no w zaprawie paprykowej, nie? No to mogę, nie? Czy pieprzowej? Mogę. Ale jak już jest, nie wiem, jakaś tam zaprawa, marynata, z marynata tak to się nazywa, czosnkowa, to nie da rady, nie? Jak gdzieś idę, a wiem, w restauracji czuję, że ktoś, zdrowy jestem i czuję, że po prostu coś na czosnku robią, to dla mnie to taki to jest smród, nie? Dla innych to jest zapach, nie? A dla mnie to jest smród. Także jakbyście chcieli coś jeszcze wiedzieć, no to piszcie, to opowiem wam. Czyli no jestem chory, nie idzie tego wyleczyć, ale idzie z tym żyć. Nara, hejos, trzymajcie się.